Modus i Dina, co tam porabiają nasze zakochane turkaweczki? Popijamy sobie owocowe smoothie. Mniej węglowodanów, więcej miłości. Najlepiej smakuje z przyjaciółmi. No wiesz? Sorry, Tinka, to jest siedzenie dla dwojga, więc zajmij sobie inny wolny stolik samotności. Ale słodziutki koktajl, kotku. Wiesz, skarbie, na pewno jest słodszy od ciebie. Dlaczego byłaś niemiła dla Tinki? Niemiła? Od kiedy popychanie i obrażanie kogoś? O, już rozumiem. Dziewczyna ma aż 3 powody do smutku. Jej brat wyjechał, zdjęli jej program z anteny, a jej ciuchy wyglądają jak rozpuszczone pudełko kredek. Nic by się nie stało, jakby do nas dołączyła. Masz rację, Dusi. Zaprośmy tu tę połyskliwą pannę pełną płaczu. Tinka, możesz? Z przyjemnością. Hej, my się nie znamy. Właśnie się wprowadziłem. Super, nowy dzieciak w budynku. Masz właśnie wielką przyjemność mnie poznać. Jestem Flynn, mistrz głupich min. O, hej, mam na imię... A nawet okularnik. To chcesz się pobawić? Dzięki, Flynn, ale chyba nie chcę. Słyszałem, że masz niezłą reputację. Że jestem super fajny? Właściwie to słyszałem, że masz tak jakby... obrotowe drzwi w swojej piaskownicy. A co to znaczy? Poznajesz kumpla, fajnie się bawicie, nudzisz się i przerzucasz się na kogoś innego. Ja szukam PPDKZ. Pomidorowa parówka do kromki żytniej? Nie. Prawdziwy przyjaciel do końca życia. To nic osobistego, ale już nie mam 9 lat. W tym wieku potrzebuję długodystansowca.